Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Dziś dane nam jest odkryć, być może już po raz kolejny, że Jezus jest litującym się nad nami Bogiem. Na początku naszej medytacji zastanówmy się, jaki jest nasz obraz Boga. Jakie uczucia rodzą się we mnie, kiedy myślę o Bogu? Może jest to strach, lęk przed surowym i karzącym Ojcem? A może wręcz przeciwnie, radość, pokój i poczucie bezpieczeństwa? To pytanie o obraz Boga, jaki nosimy w swoim sercu, jest bardzo ważne. Nierzadko bywa tak, że przenosimy cechy naszych rodziców, zazwyczaj własnego ojca, na obraz Boga. Cechy charakteru własnego taty przypisujemy Bogu. Bóg nie jest taki, jakie są nasze wyobrażenia o Nim. Bóg nie mieści się w ramach ludzkich kategorii. Dlatego każdy nasz wewnętrzny obraz Boga jest obrazem zniekształconym, zakrzywionym, a czasem nawet karykaturalnym. Ważne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę. Jeśli nawet mieliśmy najlepszych rodziców na świecie, którzy zawsze okazywali nam miłość i nigdy w żaden sposób nas nie skrzywdzili, co oczywiście dla ludzi jest bardzo trudne, to miłość ludzka, nawet ta w najwyższym stopniu doskonała, niczym jest w porównaniu do miłości, jaką obdarza nas każdego dnia Bóg. Serce Boga kocha mocniej niż serce człowieka. Serce Boga kocha zawsze bezinteresownie i bezwarunkowo. Bóg nie podlega zmienności nastrojów, ani żadne czynniki zewnętrzne nie mają wpływu na Jego samopoczucie i relacje w stosunku do nas. Bóg ma zawsze czas dla nas, bo w niebie czas wcale nie płynie. Bóg jest zawsze przy nas, tak blisko, jak żaden z ludzi nie jest w stanie zbliżyć się do nas. Mało tego, On zna nas lepiej niż my sami siebie, bo On nas przecież skonstruował. Bóg lituje się nad nami, ponieważ nas kocha i nigdy kochać nie przestanie. Okażmy dziś Bogu naszą wdzięczność za Jego miłosierdzie i łaskę, którą nam okazuje każdego dnia.